Najlepszej seniorki nie ma? To powinna być najlepsza seniorka.
dniu dzisiejszym odbywają się zawody o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Jest to już 9. edycja z tego cyklu. Pierwszy raz pod patronatem nowego burmistrza pana Dariusza Silińskiego. Zgłosiło się 25 zawodników. Większość to juniorzy i juniorki, co nas bardzo cieszy. Najmłodsi zawodnicy mają 10 lat. Najstarszy zawodnik urodził się w roku 33. Mamy również klasyfikację seniorów wieku urodzonych w latach 30. i na początku lat 40. Jest aż 6 w tym turnieju. A to padnie jeszcze. Ale jest kocunek. Nie. Kurwa, czemu ja tą wieżę postawiłem? Nie, za mało czasu. Nie, no przy tej to... Pana nie mogę. Nie. Ale to w 4 sekundy nawet wieżą to nie zrobi. Ale nie w 3 sekundy.
Klasyfikacja juniorów. Tu bardzo błysną formą, wysoką, młody zawodnik o nazwisku Kowalski. Igor Kowalski. Zajął pierwsze miejsce. To był 6 punktów. 6 punktów, bardzo dobry wynik. I puchar dla juniora, oczywiście. Proszę bardzo. Drugie miejsce w klasyfikacji juniorów zdobył zawodnik Korona. Korona Góra Kalwaria. Jakiś upominek może sobie dać. Jest puchar dla najlepszego z juniora. Panie burmistrzu, proszę bardzo. To jest trzecie. Jeszcze puchar. Drugie miejsce, czyli wicemistrzem tego turnieju został zawodnik Turlejski Sławomir. Dwóch gości zdobyło główne nagrody. Pierwsze zwycięstwo. Dziękuję. I puchar również. I pierwsze zwycięstwo w turnieju został po raz drugi dwa lata temu. Trzy lata temu kolega nasz dobry znajomy z Warszawy, Mieczysław Wysocki. Organizatorom, również dla wszystkich zawodników za to, że biorą udział w takiej dyscyplinie sportu. Ta dyscyplina sportu może nie wymaga dużego wysiłku fizycznego, ale duży wysiłek intelektualny. Cieszy mnie jeszcze to, że wśród listy zawodników widzę rodziny. Czyli ten sport zaczyna być sportem rodzinnym, tak jakby na terenie naszego miasta, co jest bardzo, bardzo cieszy. Jeszcze raz chcę pogratulować wszystkim zwycięzcom, organizatorom, no i cóż, i zaprosić za rok na następną edycję. Dziękuję bardzo.